Proszę bardzo. To teraz ja. Panie redaktorze, ja się bardzo zmartwiłam odnośnie własności na naszych ziemiach zachodnich, ponieważ uczestniczyłam akurat w tych przedsięwzięciach, aby ustawy były, aby ludzie zostali uwłaszczeni. Oczywiście wiadomo, że tą ustawę z mocy prawa zawetował Kwaśniewski, ale potem druga była ustawa, która pozwalała przekazywać grunty na przykład spółdzielniom mieszkaniowym i nasze miasto przekazało za 5% wartości. Oczywiście był to warunek, że spółdzielnie mieszkaniowe uwłaszczą swoich, przynajmniej będą robili wszystko, żeby uwłaszczyć mieszkaniami swoich. Ale tak około 50% mieszkań zostało wykupionych. To samo i z gruntami. A mieszkania to co innego? Ale i mieszkania, ale tak samo i grunty. Aha, no to dobrze. Panie redaktorze, i są przecież na to akty prawne, akty notarialne. Czyżby to było wszystko nieważne? Proszę pani, jeżeli w tej chwili na przykład w Koszalinie posiadacze czy właściciele mieszkań są również właścicielami gruntów, czy współwłaścicielami gruntów, tak. Ci, którzy wykupili oczywiście, tak. A jak ktoś nie wykupił, to co? To kto jest właścicielem? No to oczywiście, to jest spółdzielnia i to się zgadza z tym, co pan powiedział, w razie czego rzeczywiście spółdzielnie nie są, jak to się mówi, podmiotem własności. To mają, są użytkownikami wieczystymi. Tak, i to wtedy są użytkownikami wieczystymi. Ale jest właśnie cała duża grupa ludzi, która stała się właścicielami, mają akty notarialne i tyle tylko, że... Ale są właścicielami, czy są użytkownikami wieczystymi? Nie, są właścicielami. To bardzo dobrze. I to jest tutaj w naszym województwie zachodniopomorskim. Jest realizowane cały czas. Oczywiście, że jest wielka grupa ludzi, którzy, tak jak pan powiedział, jeszcze żyją w socjalizmie i dla nich po prostu własność nie ma wartości. I są właścicielami właśnie wieczystymi, wtedy są użytkownikami wieczystymi. To po prostu chciałam o tym powiedzieć, bo to nie jest tak, jak pan sam powiedział. Bardzo się cieszę. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, ja jestem bardzo zaniepokojona, może pan coś powie, co nas czeka w tym wrześniu. No czekają nas próby destabilizacji sytuacji w państwie. No wszystkie możliwe grupy, tam organizacje społeczne już się szykują na demonstracje uliczne, które mają nie doprowadzić do jakichś rozstrzygnięć prawnych, tylko że do destabilizowania sytuacji w państwie. Wbrew temu, co wielu ludzi sądzi czy przypuszcza, nie ma tu prawie miejsca na żadną spontaniczność, chyba w przypadku wyjątkowych durniów, którzy są bardzo mało spostrzegawczy. Bo niedawno przeczytałem taki raport o przeznaczeniu funduszy norweskich tak zwanych, które trzy państwa, Norwegia, Islandia i Liechtenstein, w zamian za dostęp do rynku unijnego, 16 państwom członkowskim Unii Europejskiej przekazują tam pewne środki. Polsce też. I rozdziałem tych środków w Polsce zajmuje się Fundacja Batorego, kierowana przez pana Aleksandra Smolara, który jest jednocześnie mężem zaufania Jerzego Sorosza, grandziarza finansowego, jako przewodniczący Fundacji Batorego. No i w latach 2013-2017 Fundacja Batorego rozdzieliła około 130 milionów złotych. To ani dużo, ani mało, ale raczej dużo. I zdecydowaną większość tych środków dostały organizacje, nawet nie wiedziałem, że tak dużo ich jest, no ale jak jest forsa, to się mnożą w oczach, które się zajmują sodomitami i gomorytkami. No tak, albo zwalczaniem mowy nienawiści, całkiem sporo organizacji, chyba kilkadziesiąt jest w Polsce takich, to wszystkie tam mają po 200, 150 tysięcy, 300 tysięcy i ze zdziwieniem się przekonałem, że subwencje, chyba jeśli dobrze pamiętam, na poziomie tam 300 iluś tysięcy złotych od Fundacji Batorego dostała jakaś tęczowa przyszłość, czy jakoś tak się nazywa, no i próbowałem rozszyfrować, co to jest. Okazało się, że to są osoby, które świadczą w Warszawie usługi seksualne. No kurwy, krótko mówiąc.
Także nic tutaj się nie dzieje spontanicznie i oczywiście te wszystkie damy będą demonstrowały, jak im powiedzą, słuchajcie, dostałyście force, no to jazda teraz na ulicę, nie pod latarnię tym razem, tylko pod Sejm, prawda? No i to tu nie ma żadnych tutaj spontaniczności. No i agentura tak samo. W latach 90., a więc już w tak zwanej wolnej Polsce, była przeprowadzona operacja Temida przez tajne służby, przez Urząd Ochrony Państwa, która polegała na werbunku agentury w środowisku sędziowskim. Wyszła ta sprawa na jaw, no trochę przypadkowo, bo była taka sprawa sędziego Andrzeja Hurasa z Katowic. On był prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach i został oskarżony o korupcję. 10 lat trwał ten proces, w następstwie którego został tam oczyszczony z zarzutów, no i wystąpił do sądu o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Proces ten toczył się w Warszawie i sędzia Lipiński, który prowadził ten proces, przyznał 500 000 odszkodowania i w ustnej motywacji wyroku powiedział, że ten 10-letni proces, to cytuję, toczył się nie tylko bez żadnych dowodów, ale nawet wbrew nim. Słyszycie Państwo, 10-letni proces, nie tylko bez żadnych dowodów, ale nawet wbrew nim. Otóż jestem pewien, że sędzia, który ten 10-letni proces prowadził, to jest konfident tajnych służb, który realizował zadanie wydane przez oficera prowadzącego. Co więcej, sędzia Lipiński ujawnił, że wystąpił do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udostępnienie mu materiałów operacji Temida i spotkał się ze zdecydowaną odmową. Mamy państwo w państwie. To też wcale mnie nie zdziwiło po takich informacjach, że na wezwanie pani prezes Gersdorf odbyły się aż 2 kongresy sędziów polskich, w których wzięło udział około tam 1000 sędziów. Ciekawe, że nie były przeprowadzone żadna procedura wyboru. Przyjeżdżał kto chciał na te kongresy. To jest mniej więcej 10% całego środowiska. Czyli mamy, podejrzewam, że mamy agenturę na poziomie 10%. To bardzo dużo w tym środowisku. To bardzo dużo. No to nic dziwnego, że tu stare kiejkuty są nie do ruszenia właściwie, bo bez kuracji przeczyszczającej dla całego państwa. A jak ją przeprowadzić? Kto to ma robić, jak nie wiadomo, kto jest kto? Prawda? Także ja pamiętam, jak byłem jeszcze naczelnym redaktorem Najwyższego Czasu, no to Fundacja Batorego miała taki zwyczaj, że przesyłała obiegiem do wszystkich redakcji, do mnie też, coś w rodzaju sprawozdania finansowego rocznego. To był świetny przewodnik po życiu publicznym w Polsce. Bo oni tam pisali, kto od nich ile dostał i za co. I tu od razu można się było zorientować, kto, dlaczego ćwierka z tego klucza. Nawet, o ile przypominam sobie, to nawet biskup Pieronek tam figurował na liście płac. Także bardzo trudno jest, żebym ja się czemukolwiek dziwił w tej sytuacji, albo był tam jakoś zgorszony, czy coś takiego. Proszę bardzo. Proszę pani tam. Ostatnio podnoszą się głosy ze środowiska obywatelskich i nie tylko o przeprowadzeniu degradacji generałów Kiszczaka, Jaruzelskiego i innych. Chciałbym usłyszeć jakieś pana zdanie na temat. Proszę pani, no ja to jest taka, znaczy uważam, że prześladowanie ludzi nieżyjących to już jest pewna przesada. To jest przesada. Umarł, to rekwiest cat in pace i tyle. Ja bym już ich nie ruszał, bo to nikomu nie przyniesie chwały. Coś takiego. Zdegradowanie no, generała Kiszczaka i generała Jaruzelskiego. Trzeba było z nimi walczyć, jak żyli. Prawda? Ale nie każdy miał, no proszę pani, dlatego, że generał Kiszczak też nie był dziecko, prawda? I on władzy,
całkiem nikomu nie przekazał, tylko zewnętrzne znamiona. Pan generał Kiszczak, wie pani, powiem tak. W latach 80-89 Solidarność dostawała podziemna, tam nadziemna i podziemna, dostawała różne tam pieniądze z zagranicy. No i tam, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego, te pieniądze szły dwoma kanałami. Jednym takim mniejszym, to znaczy watykańskim, który jeszcze do niedawna uchodził za bezpieczny, teraz już nie uchodzi za taki. Po tam wykryciu pan ojca Hejmo i tak dalej, takich różnych, to już nie. A drugi kanał, przez który przechodziło dwa razy więcej tych pieniędzy, to było Międzynarodowe Biuro Solidarności w Brukseli, którym kierował pan Jerzy Milewski, tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Późniejszy minister w kancelarii prezydenta Wałęsy. No to tutaj już bezpieka doskonale wiedziała, kto ile wziął i gdzie schował i tak dalej. No i się mówiło w latach 80., że jak już będzie wolna Polska, to trzeba to rozliczyć. No i mamy wolną Polskę. Jest pierwszy zjazd Solidarności w wolnej Polsce i jakiś prawdziej powiedział, no to koledzy, to teraz rozliczmy to. Klangor się podniósł aż pod niebiosa. No ale zaklęcie zostało wypowiedziane. Nie wiadomo było, jak z tego wybrnąć. Wreszcie wybrnięto w taki oto sposób, że ksiądz prałat Henryk Jankowski dał kapłańskie słowo honoru, że wszystko było w jak najlepszym porządku i na tym się skończyło. Więc kiedyś, znaczy nie kiedyś, tylko jak Prawo i Sprawiedliwość obejmowało pierwsze rządy w 2005 roku, no to tam miało w takim swoim programie ujawnienie dokumentów UB i SB z lat 44-90. Ujawniamy wszystko jak leci, a jak ktoś uważa się za niewinnego, to niech tam kombinuje na własną rękę, jak się z tego wykaraska. No i wydawało się, że i ta ustawa została uchwalona, z tym, że miała bardzo długi okres vacatio legis. I co się wtedy stało? Ano w Senacie powstała taka trójka senatorów, którzy podnieśli zarzuty, że ta ustawa jest niedobra, bo doprowadzi do ujawnienia danych wrażliwych. No, jakich danych wrażliwych? Ano, że ktoś tam się upijał, że ktoś tam panienki obracał i tak dalej. Myślę sobie, to dane wrażliwe? Jacek Kuroń, przecież postać doskonale w Polsce znana, miał dowódki nie to, że skłonność, ale prawdziwą zapamiętałość. I wcale mu to nie przeszkadzało w politycznym funkcjonowaniu, przecież wszyscy o tym wiedzieli. Ba, nawet sam drukowałem jeszcze w 90 roku taką książkę Wyjść z socjalizmu francuskiego autora, takiego dziennikarza Gwinona Sormana, który przeprowadził rozmowę z Kuroniem w jego gabinecie, jak Kuroń był ministrem. I mówi tak, Kuroń taki dziwny jest, mówi, ale to bardzo łatwo znaleźć wytłumaczenie tej dziwności, bo krzykliwy, tak mówi, od samego rana już nie to, że tam popija, tylko się tam nurza w kieliszku z wodą. Tak. No i tego. Więc mówię, nie przeszkadzało mu, to był bardzo problem, no, żeby tam go prezydentem wybrać, to już przesada, ale Aleksander Kwaśniewski nie był wcale lepszy od niego, no ale już tamtego. Że ktoś panienki obracał 30 lat wcześniej. Mój Boże, panienki z przyjemnością by sobie powspominały i człowiek by sobie powspominał. Jaka to... Natomiast po upływie nawet 40 lat jest pewna taka pieniądze. No dostałeś i gdzie żeś schował? Nie rozliczyłeś się. No i dlatego rozmaite legendarne postacie dzisiaj, jak jest, zabrzmi trąbka, to one natychmiast się prętną na baczność. Generał Kiszczak całkiem nie umarł. Jak to mówili starożytni Rzymianie, którzy każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji,
non omnis moriar, nie umrę wszystek. Już generał Kiszczak jeszcze długo będzie żył. Jeszcze długo będzie żył. Jak komuś jest potrzebny dowód na istnienie życia pozagrobowego, no to właśnie go ma. To właśnie go ma. To jest no, trudno bardziej przekonujący dowód na istnienie życia pozagrobowego. Zawsze będę mówił, generał Kiszczak udowodnił, że istnieje życie pozagrobowe.